Siemaneczko, słuchajcie, czy kiedykolwiek zdarzyło Wam się zastanowić, jak należy poprawnie trenować, żeby osiągnąć maksymalne efekty? Czy powinniśmy bazować na małym ciężarze i dużej liczbie powtórzeń? A może na odwrót, powinniśmy wziąć duży ciężar, mniejszą liczbę powtórzeń, żeby nasza sylwetka mogła się rozwijać? Otóż, moi drodzy, przez wiele lat też nie ukrywam, że zastanawiałem się nad tym, ale mamy teraz dostęp do coraz nowszych, lepszych badań, które potwierdzają nam jedno. A wniosek jest bardzo prosty. Nie ma żadnej różnicy. Tak czy inaczej osiągniemy bardzo dobre efekty. Pierwsze badanie, na które chciałbym się powołać, jest badaniem nie do końca poprawnym, ponieważ badanie jest przeprowadzone na 18 mężczyzn, którzy nie są wytrenowani, czyli nie mają stażu treningowego. Trenowali przez 2,5 miesiąca i generalnie efekty mieli takie same, niezależnie czy był duży ciężar, czy mniejszy ciężar. Drugie badanie, na które chciałbym się powołać, jest bardziej dokładne, ponieważ w tym badaniu już wzięło udział po pierwsze powyżej 40 osób, co jest fajnym elementem. Kolejna kwestia jest taka, że każdy z osób, który brał udział w badaniu, trenował powyżej 4 lat, czyli to były już osoby o stażu zaawansowanym, gdzie realnie możemy odnieść się do efektów. I jaki był wniosek? Znowu wniosek był taki sam. Nie ma żadnej różnicy, czy używamy dużego ciężaru, małej liczby powtórzeń, czy robimy na odwrót. Więc co jest najważniejsze? To jest to pytanie, które sobie na pewno teraz zadajecie. Otóż najważniejsze są dwa elementy tak naprawdę. Pierwszy element jest to objętość treningowa, czyli tak naprawdę jak nasz trening będzie zbudowany. Jeżeli chodzi o samą objętość treningową, możemy go osiągnąć zarówno przez duże ciężary, jak i mniejsze ciężary, więc najważniejsze, żeby po prostu ten trening był dobry. Kolejna kwestia to jest trenowanie do upadku mięśniowego. Pamiętajcie, że mięśnie, one się rozwijają tylko wtedy, kiedy nasz organizm czuje, że musi się wzmocnić, kiedy je niszczymy. I żeby te mięśnie zniszczyć, żeby włókna mięśniowe mogły się pogrubić, nazywamy to hipertrofią mięśniową, to należy trenować tak, żeby ten mięsień skatować, czyli po prostu trenować bardzo ciężko. I nieważne, czy używacie małych ciężarów, czy dużych ciężarów, po prostu musicie trenować na maksa. Jeżeli skatujecie maksymalnie, doprowadzicie do upadku mięśniowego, efekty będą. Mam nadzieję, że ten film trochę Wam rozjaśnił sytuację, a moim zdaniem trenujcie tak i tak, żeby pobudzać organizm w różny sposób, działać na różne włókna mięśniowe. Najlepsza opcja jest to mieszać. Kiedy będziemy mieszać, to nasze efekty będą zajebiste. Trzymajcie się. Piona.